wszystkie nerwy są trochę przygłuszone i nie reagują tak bezpośrednio na szum wiatru, czy tam na jakieś tam inne rzeczy. Nie są tak rozdrażnieni. Nawet ubranie tutaj może powodować podrażnianie. Pogoda, upał i tak dalej. To my musimy trochę przytyć chyba, Paweł, nie? Szczególnie ty, bo ja to już mam coś tam w sobie. Ja to tak zauważyłem, że są ludzie tacy cieleśnicy, nie? Ja to tak za bardzo widzę, że ja niezbyt, dlatego tak bardziej duchowo podchodzę do życia, za dużo myślę. A jest fajnie być takim cieleśnikiem. Nawet próbowałem trochę, ale mi to nie wychodzi. Ja się nie nadaję tak, żeby lubię coś zjeść, zabawić się, wypić, a trochę tak pomyśleć, popatrzeć na przyrodę, nie? No i to nie ma co próbować na siłę być innym, bo wtedy ja bym nie był taki szczęśliwy. Jednak fajnie jest się przejść, popatrzeć i tym się powinienem cieszyć. Coś robić, to co się lubi i być szczęśliwym w ten sposób, a nie udawać, szukać szczęścia przez pieniądze i przedmioty materialne szczęścia nie dadzą. Nigdy tego nie osiągnę. Nie tylko stawka 15%, ale także ta 30% i 40%. I to jest bardzo wyraźna nierówność, która może tym zdaniem być podstawą do skarżenia tego rozwiązania do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy nadzieję, że do tej kwestii jeszcze wrócimy. Kolejna rzecz, na którą chciałem... Ten bocian już nigdy nigdzie nie poleci. Prąd spalił mu lotki, jak wypadł z gniazda. Teraz żyje tutaj u mojego znajomego. Chodzi razem z kurami, z kaczkami. Tam wszystkie zwierzęta dożywają swoich dni, bo nie ma nikt sumienia ich zabić. Koń, który czasami wozi gospodarza i czasami ja też przejadę się na wycieczkę. Też właśnie dzięki temu jeszcze żyje, bo jego gospodarz nie ma sumienia oddać go do rzeźni. Ile 20 lat już u nas jest, tak? 20 lat. Jak żrebasz był, tośmy go kłócili. Zmuszą. Z tym obozem to jest straszne, to co pan mówi, że pan szedł 13 dni. Mam trzy odznaczenia, trzy krzyże, dwa medale. Jeszcze teraz mi jedno krzyżko. Krzyż oficerski, kawalerski i oświęcimski.
kwitnienie jest tak, że jak człowiek jest zdenerwowany, to lepiej, żeby do niej nie podchodził, bo się zaczynają łamać patyki i ona potęguje zdenerwowanie. Przynajmniej jest to tak u mnie. I takie radio kiedyś dostało ode mnie, spadło z półki i musiałem je potem lepić w domu, żeby na drugi dzień do pracy je przynieść. Emocje sportowe. Oj, strzela, strzela, szamak leci, będzie, o, to... No i tu trach, tu patyk, tu powoli, a on szybciej, a ja jeszcze szybciej. No i w końcu to się nie nadaje. I reklama, i reklama. Dwa w jednym, trzy i tak dalej, i kup, i najlepsze, i... Mówię, no dobra, Radio Maryja, tam jeszcze nie ma reklam. Ale trafiła się dyskusja księży, jak oni zaczęli nadawać jak politycy. Ja pracowałem wtedy nad wyrobem i tam miałem taki trudny moment, przy nim zaczęło mi się, byłem też zdenerwowany, bo wróciłem z miasta, ludzie dokuczyli mi i mi to nie wychodziło, zaczęło mi się łamać i oni zaczęli tak krzyczeć w tym radiu, ci księża, że ja po prostu nie mogłem dostać do tego radia, żeby go wyłączyć, bo tu trzymałem sobie palcami, żeby mi nie rozplotło. Strąciłem to radio z parapetu, wpadło mi w miskę z wodą, miska się wylała, woda przez deski w stole cieknie mi na gwoździe. No zdenerwowałem się, a to radio dalej gadają, gadają ci księża. No mówię, no nie zamknę się, puściłem, dobra, co będzie, złapałem to radio i oj madło, jak przyłożyłem dwa strzały, radio przestało grać, księża się zamknęli, miskę rzuciłem, mówię, dobra. Ale to za nic, już i tak naprawiłem to radio. Tylko, że na drugi raz to już Radia Maryja nie ma, nawet... Mój znajomy ksiądz, jak mi radio teraz programował, mówi tak, Radia Maryja się nie słucha, bo to robi pranie z mózgu. Taka babcia wie wszystko, jak powinien polityk rządzić państwem i jak powinno się żyć i Bóg miłosierny, dajcie jej karabin, ona powystrzela tamtych wszystkich i powie, jak trzeba żyć. Całą noc dręczyły mnie koszmary. Posłuchaj, to ja miałem sen, to bardzo ciekawy. Tak? Śniły mi się zaświaty. Wyobraź sobie drugi świat, takie przejście, nie pamiętam dokładnie szczegółów. Natomiast wiem, że już byłem po drugiej stronie, gdzie spotkałem moją mamę, która obecnie jeszcze też należy do świata żyjących. Spotkałem wiele osób, które odeszły stąd. No i znaleźliśmy się przed olbrzymią budowlą, która przypominała kościół. Byłem szczęśliwy z jednego powodu, że już nie będę cierpiał ani fizycznie, ani psychicznie, że żadne choroby mi nie grożą. I w pewnym momencie nagle drzwi się otwarły, wpuszczono nas do środka. Kościół jak każdy inny, ławki. Oczywiście, wiesz, ja zacząłem się rozglądać za organami. No i spotykam człowieka, prawdopodobnie z ichniejszej obsługi. Nie wiem, kto to był, zaczął mi się bacznie przyglądać. W pewnym momencie poczułem się bardzo nieswojo. Wiesz, jakiś wewnętrzny niepokój. No, a on za chwilę zawołał wielkim głosem, technik do mnie. Czy jesteś coś w stanie z tego zrozumieć? Nie, to jest takie dziwne trochę. Nie. Ale sen fajny, ciekawy. No. Też czasami coś się śni, to ale... Ja mam pospisywane to wszystko. O, ja to zapominam. Naturalnie te, które pamiętam. Mieszkańcy chwały
często odwiedzam moich rodziców i myślę, że byli powitani przez anielski orszak. I wierzę w to, że każdy człowiek jest witany przez anielski orszak. Następnie prowadzi go przed oblicze Boga, no i tam ewentualnie zapadnie decyzja, co dalej. Ale anielski orszak czeka na każdego. Jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Bóg stworzył mnie człowiekiem niepewnym. Zastanawiam się nad moją postawą w życiu, nad tym, co mnie spotyka. Jak mam postępować wśród przyjaciół, znajomych. Ale pewnych rzeczy jestem pewien. Pewien jestem miłosierdzia Bożego, miejsca mojego tu na tej ziemi, życia wiecznego w przyszłym świecie i w to wierzę, bo ten świat to po prostu jest i się zmienia i przejdzie i ja też stąd odejdę, czy będę potrafił osiągnąć jakieś szczyty, bogactwa i pozycje, czy tak naprawdę to jest ważne.